Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i dzisiaj będzie odcinek taki trochę bardziej techniczny. Ja mam tutaj filmiki. Pokażę wam parę efektów, które zastosowałem w ostatniej piosence Krzyśka, którą nagrałem, zmontowałem. Pokażę wam parę ciekawych efektów, które wykonacie w Filmorze 9. Pewnie w innych programach też się da to wykonać, ale z nich nie korzystam. Dzisiaj będziemy skupiać się na Filmorze 9, z programu, który montuję już od dobrych 3-4 lat. Więc nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszym efektem będzie ten oto efekt. I dobra, jedyne co potrzebujemy to praktycznie 4 rzeczy, czyli pierwszy podstawowy, czyli program. Dźwięk glitchu, ja tu zastosowałem tło, to tło tutaj. No tło, dlaczego tło? Dlatego, że gdy wrzucimy, żeby on był w PNG, wtedy jest na tle. I teraz najważniejsze, to jest bardzo proste, mamy już dźwięk glitchu. Też nie wiem, gdzieś tutaj się kończy ten glitch, możemy sobie to usunąć. Teraz tak, mamy teraz najważniejsze z efektami, wchodzimy w efekty. Ja mam tu sobie, no mam tu 7 moich ulubionych, które najczęściej chyba korzystam. I mamy MPEG glitch. Ten efekt jak nałożymy tak, to on się nakłada automatycznie i na tło, i na sam ten obrazek. Czyli na wszystkie to, co się dzieje na ekranie. I teraz, jeśli chcemy na przykład to przełączyć na ten, to widzicie, psuje się. Musimy sobie usunąć i teraz przyciągamy na ten oto obrazek. Klikamy 2 razy i mamy video effects. I tutaj mamy, możemy sobie manipulować tą alfą, jak to ma się zachowywać. My sobie tutaj damy 75. I teraz prosty trik, na przykład macie słabszy komputer, wystarczy, że klikniecie w to i to automatycznie wam wyrenderuje. Jeśli na przykład, ja tak czasami robię, jak nakładam bardzo dużą ilość efektów i widzicie, tu macie ten pasek teraz niebieski. Dobra, i zobaczmy, jak to wygląda. Proste, co nie? I na przykład, ja bym jeszcze na przykład, może dam jeszcze ten efekt, wyrenderuję sobie jeszcze raz, żeby było łatwiej. I co ten efekt daje? Że ta fala będzie nam się lekko poruszać, ten obiekt będzie nam się lekko poruszał. I zobaczcie teraz. Proste, proste. Przejdźmy do następnego efektu. Dobra, następny efekt będzie wyglądał właśnie tak. I oczywiście tutaj mam inne teraz pliki, wybrałem inne pliki po prostu, ale pokażę wam, jak to mniej więcej wykonać. I dzisiaj robimy tak, wrzucamy sobie pierwszy nasz, tak, chcemy tutaj w oryginalnej tej. Dobra, i teraz najważniejsze. Pierwszy plik praktycznie nie jest ruszany w ogóle przez nas, zajmijmy się tylko drugim. Teraz tak, klikamy 2 razy na ten plik, przenosi nas tutaj do wideo. Teraz musimy tylko composition, jakoś tak to się wymawia. Klikamy, dajemy screen, gdzie mamy blending mode, dajemy sobie screen i macie takie, takie coś się dzieje. Dajemy 50%, możemy mieć 50, ja tu różnie daję, ale dajemy 50. I drugą ważną opcją jest chromatic. Przesuwamy chromatic, dajemy na ten oto efekt, ten efekt na ten plik. I teraz możemy tu ruszyć albo nie, ja nie ruszę. Teraz się skapnąłem, że podłączyłem laptopa i się nie ładował. Nie mu podładowarkę, dlatego tak się to podnoszyło. I teraz mamy ten cały efekt. Ja wyglądam mniej więcej właśnie tak. Możemy na przykład jeszcze, nie wiem, tego screena możemy jeszcze na przykład dać, no troszkę mniej, dajmy na przykład 40%, co nie? Też fajnie dalej wygląda, co nie? Efekt jest bardzo fajny. I co, przechodzimy do następnego efektu. Dobra, następny efekt jest też bardzo prosty. Potrzebujemy praktycznie, no te, ja tu mam 3 pliki, dobra, więc pierwsze co, to jest oczywiście nasz główny obraz. I teraz wszystko mówię z piosenki Krzyśka, bo to ja robiłem. Te dwa napisy, nie wiadomo, czy takie długie. Co musimy zrobić? Po pierwsze, musimy sobie skopiować te nasze napisy. I teraz od razu mówię, nie ruszamy góry, górne wyłączamy sobie. I teraz tak, przechodzimy w efekty i nakładamy middle. Nie wiem, jak się to wymawia, ale dobra, nakładamy tą falę. I teraz tak, dodatkowo ja dodałem jeszcze MPG glitch. Nakładamy i wchodzimy teraz pięknie w te pierwsze napisy. Mamy video effect, mamy middle i teraz mamy middle. Tego glitcha w ogóle nie ruszamy, niech on sobie będzie tak jak jest na stówce. I teraz tak, jedyne co musimy zrobić, to teraz przesunąć sobie po prostu to. Dajmy sobie 1,75. W drugim dajemy 1,75 i tu też ponakładać efekty. Też middle na pierwsze i pierwszy też, ale MP glitch rzucamy tylko na ten napis, który jest z tyłu, nie z przodu, bo będzie to brzydko wyglądało. Dobra. Jak widzicie, tak wygląda ten napis. W sumie możecie ten pierwszy, nawet ten pierwszy możemy jeszcze, powiedzmy, jego też możemy ruszyć, powiedzmy, dajmy mu 1,50, powiedzmy, dobra. Zróbmy tak, dajmy 1,50. Efekt jest też bardzo prosty, te efekty są bardzo proste. To jest jakieś, powiedzmy, dla mnie to było, znaczy ja te efekty dopiero tak odkryłem, jak montowałem filmik. Efekty są bardzo proste i mamy, widzicie, jak to mniej więcej wygląda, co nie? Możecie trochę bardziej pokombinować tam z ustawieniami,
Ale jak dla mnie efekt bardzo fajnie wygląda, ja się jestem z niego zadowolony. I to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Możecie wbić na Instagrama, gdzie pojawiła się najnowsza fota. Możecie tam zostawić serduszko, followa. I jeśli chcecie więcej odcinków z efektami z Filmory, zrobimy 15, bo to będzie taka fajna nowa seria. Możemy zrobić taką serię. Więc co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!